Cześć widzowie. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, porozmawiamy sobie o kałachu i wam trochę poopowiadam tak luźno. Ale przede wszystkim chciałbym wam naprawdę bardzo podziękować za 1000 subskrypcji. Rok się ze mną użeracie, rok oglądacie moje filmy i rok wam się te filmy podobają. Pod każdym filmem widzę bardzo dużą ilość pozytywnych reakcji, fajnych komentarzy, zainteresowani Discordem. Więc daliście mi motywację do zrobienia małej serii liczącej od 3 do 5 filmów z użyciem tego kałacha. Zaraz wam powiem o wszystkich szczegółach. Nie będę się tutaj rozwodził, przejdę do konkretów. Przejdę do konkretów. Jest to karabinek AKM produkcji Iżewskiej, rosyjskiej, wyprodukowany w zakładach w Iżewsku. Przepraszam, że tak się nachylam, ale tutaj macie logo Iżewska i 1975 rok. Rok, rocznik. Wiemy, o co chodzi. Jest to karabinek deko, karabinek zdekowany, deaktywowany, pozbawiony cech użytkowych, wszystkie określenia poprawne. No tak jak widzimy, mamy tutaj punce CLKP i wybity numer 000-8810, więc jakby ktoś chciał na lewej broni nabijać, śmiało. Nie, żartuję, nie róbcie tego. Tak, nie róbcie mi pod górę w życiu. Jak widzicie, w tym kałaszku zastąpiłem, właściwie nie ja zastąpiłem, tylko sprzedawca, oryginalną stolarkę, jak ja to mówię, czyli wszystko drewniane, zastąpił polimerem. Niektórzy powiedzą, że profanacja, niektórzy powiedzą, że fajne. Ja powiem, że fajne, ale od razu mówię, że nie preferuję kałachów w polimerze. Preferuję kałachy stylizowane na AK-74M, czyli właśnie takie łoże, taka nakładka rury, taka kolba, taki chwyt pistoletowy. Będzie taki luźny odcinek. Informacje, odcinek taki o kałachu, taki bardziej historyczny, co i jak. Będzie później, nie? Dzisiaj będzie tylko terminologia związana ze wszystkim, jak co działa. Nagram tak długi odcinek, jak pozwoli mi pamięć w telefonie, bo jestem tylko amatorem i wy mnie oglądacie. I to tyle. Chętnie wam pokażę w sumie, co kupiłem do tego kałacha, bo jestem tym typem kolekcjonera, który kupuje akcesoria do broni, która nawet nie strzeli. Hejtować można w komentarzach, bo... No. Oczywiście spora kolekcja magazynków. Kupiłem sobie 10. Co prawda to do strzelania full auto u mnie w strzelcu, ale w sumie też pasuje, więc no. Magazynek stalowy. To już w sumie miałem dużo wcześniej przed kałachem. Kupiłem 2 magazynki bakelitowe. Sprawdzę, czy się kąt zgadza. Zgadza. Też produkcji Iżewskiej, tak jak widać, więc to jest akurat spory plus. I 22 naboje deko. Tutaj pokażę, żeby nie było. Proszę bardzo, spłona zbita. Także wszystko fajnie, ładnie, pięknie. Tutaj na magazynkach mamy numery wybite. Tutaj mamy 147. Tutaj mamy jeden. Znam, że jedynka to będzie taki, wiecie, wzorowy, taki typowo kolekcjonerski, więc go powpinałem do broni parę razy, tak jak widać, i dałem mu spokój. A 147, zrobiłem z niej sobie taki wół roboczy i używałem go. O Jezu, wielokrotnie. Kupiłem sobie jeszcze część stolarki, czyli rurę gazową, która przyszła od jakiegoś męskiego członka rozrodczego. Pordzewiała, bo nie chciał mi jej zwrócić. No więc mam pordywiałą rurę gazową do kałacha, mam nadzieję, że to widać. Nie wiem, może zdejmę stolarkę i założę na nową, nie wiem. Kupiłem, właściwie dostałem od Moto Army, z którą miałem swojego czasu współpracę, dostałem łoże. Najprawdopodobniej do karabinka AKGN, bo tylko w sumie takie sprzedawali. No i powiem szczerze, średnio do tego pasuje. Nie chce się założyć ta blokada tego łoża, także to tak właściwie ładnie wygląda. Mam bagnecik, jak sami widzieliście kiedyś może, a jak nie, to zapraszam do odcinka. I kupiłem bagnet jugosłowiański, który sobie noszę, dlatego tutaj takie chuje muje dzikie wełże. Mam do niego poprzyczepiane i jest trochę brudny, więc no. Tutaj zabieram już graty. Jak mi starczy pamięci, to się na nich chętnie skupię. A teraz skupię się na kałachu, bo wszyscy moi znajomi wiedzą, że jestem kałachofilem. Dowódcy strzelców wiedzą to aż za bardzo, więc skupię się na kałachu. Jeszcze tak się pochylę, sprawdzę, czy jest kąt w porządku. Omówię tutaj tak 5/60 zasady dekowania, bo ogólnie broń w Polsce mamy zdekowaną na pewnych zasadach. I mamy dwie zasady.
No tak to nazwę, tak? Żeby ktoś, kto nie ogarnie, zrozumiał. Zasada stara i zasada nowa. Zasada stara to jest tak jak mamy teraz. Wszystko ładnie, fajnie, pięknie, ruchome. W pełni mogę rozłożyć, tylko lufy nie mogę wyjąć tak naprawdę, nie? To jest stara zasada. Nowa zasada polega na tym, że z karabinu nic nie mogę wyciągnąć, nic nie mogę ruszyć. Dosłownie wszystko jest zaspawane, zaklejone, poniszczone, lufa powgniatana. Boże, totalna profanacja broni. Niektórzy powiedzą, że to jest profanacja broni. Ja powiem, że to jest świetne, bo mogę sobie na legalu wyjść na poligon, który mam obok domu z kałachem i nikt mi nic nie może zrobić. Ale dobra. Tutaj jakby ktoś się pytał, ile dałem, no to dałem 4 koła za tego kałacha. I nie, że się chwalę, po prostu szkoda mi miejsca w komentarzach. Dobra, tak jak powiedziałem, karabinek AKM, który działa na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, które następnie działają na tłok suwadła o długim skoku. Co to w praktyce znaczy? Ja się tutaj zmienię trochę kąt. Tutaj mamy komorę nabojową, nie? Jak sobie leci pocisk, czyli ten czubek, zium, przez lufę, to za nim leci ciśnienie. Tak, tak to mówię, tak wiecie, o co chodzi, nie? I to ciśnienie przechodzi nam przez taką małą dziurkę do przewodu skośnego i tutaj w tych dziurkach mamy tłok. I jak widzicie, ten tłok się przesuwa. I to jest część suwadła. No i dzięki temu zamek się odryglowuje, cofa się do tyłu i może pobrać następny nabój. Jest to wersja rozwojowa karabinka AK, zasilana z tłoczonego, z blachy, łukowego, dwurzędowego, 30-nabojowego magazynka na nabój wzór 44 bodajże, albo 43, 44 o kalibrze 7,62 razy 39 mm. Był to standardowy nabój Układu Warszawskiego. Karabinek AKM polskie miały nie produkcję, tylko podziałkę na szczerbińce do 800 metrów, AK do 1000 metrów. Co ciekawe, tutaj radziecki AKM ma podziałkę do 1000 metrów, a szczerbina, dostałem informację od sprzedającego, nie była wymieniana. Także to jest taka ciekawostka. Karabinek AK miał wszystko, wiecie o co chodzi, frezowane, takie pancerne. AKM poszedł trochę na taniość, na niższą cenę, dlatego pokrywę komory zamkowej mamy z blachy, rurę gazową, korpus mamy z blachy, ogólnie wszystko mamy z blachy, tylko lufa, wiadomo, odlewana, jakieś tam inne jeszcze elementy też odlewane, na przykład tutaj ten blok gazowy i przewód skośny, no to wiadomo. Dobra, dość gadanie, pokażę wam, jak się rozkłada, omówię części. Tak, wiecie, tak jak w strzelcu, nie? Odpinamy magazynek, odbezpieczamy broń. W ogóle zapomniałem powiedzieć, że broń jest bronią samoczynną, samopowtarzalną, to znaczy, że działa w dwóch trybach. W samoczynnym i w samopowtarzalnym. Samoczynny, czyli full auto. Czyli strzelamy do momentu, kiedy nie puścimy spustu, albo nie skończy nam się ammo w magazynku. Samopowtarzalny, czyli jeden strzał. Tryb samoczynny jest po środku, tryb samopowtarzalny jest na samym dole. Dlaczego? Ano dlatego, że będąc takim rusłanem, który sobie siedzi gdzieś na jakiejś wieżyczce, nie? I widzi nacierających na niego ludzi. No to wiecie, odruchowo zabezpiecznik i z całej siły w dół, no nie? No i wiesz, i chodzi o to, żeby zamiast wystrzelać na hita cały magazynek, to on odruchowo przestawi się na pojedynczy. I uwierzcie mi, w takich bardziej używanych kałachach wcelowanie tutaj selektora w ogień ciągły troszkę jest wyzwanie. U mnie jest nowy praktycznie karabinek, dlatego selektor tak ciężko chodzi. Dobra, nieważne. Odbezpieczamy broń. Suwadło do tyłu. Puszczamy, sprawdzamy komorę, oddajemy strzał kontrolny. Wiem, że do broń deko, ale procedury bezpieczeństwa. Wciskamy ten przycisk, który jest tyłem naszego mechanizmu oporopowrotnego, zwanego też sprężyną. Łapiemy za pokrywę komory zamkowej. Wciskamy, podnosimy do góry. Nasza blaszana pokrywa komory zamkowej zdjęta. Mechanizm oporowo-powrotny składający się z dwóch żerdzi. Pchamy do przodu, sam wypada, nie? Wysuwamy. Z dwóch żerdzi, nie wiem, czy to będzie widać. Mamy tutaj takie dwie żerdzie, o. Jedna i druga, takie jak łańcuch się zaplatają. Jak chcemy to zrobić ciszej, bo na przykład ktoś śpi u nas w domu, to odciągamy sobie kurek do tyłu. Ale nie musimy tego robić. Normalnie ludzie wyszarpują suwadło i ja zrobię tak samo. A.
Moment. No. Suwadło podnosimy. Przepraszam. Zespół suwadła z zamkiem oraz tłokiem. Wysuwamy do tyłu, podnosimy i wysuwamy bardziej do tyłu. Mamy suwadło, tłok, zamek, czyli to, co się rusza. Tutaj trochę rdzą zaleciał, bo go myłem. Dobra, muszę to wyczyścić. Zamek wyciągamy poprzez obrócenie go w stronę prawą. Tfu. No tak, prawą, prawą. Czy lewą. Dobra, wiecie, o co chodzi. I do góry. I zameczek nam wypada. Przepraszam, zmyliły mi się strony. Tak to jest. Ściągamy rurę gazową wraz z nakładką termiczną poprzez pchnięcie tego wichajstra do góry. Jak wam jest za ciężko, pokażę wam mój poligonowy trik. Jestem na jakimś poligonie i na przykład broń nie chce współpracować. Bierzemy suwadło. Suwadło ma tutaj takie szyny. Widzicie, nie? Wkładamy jedno w drugie. O! I robi nam zakluczyk. Stawiamy, nie stawiamy tego do pionu. Dajemy to troszkę do tyłu. O tak. Rura schodzi sama. Wyciągamy wycior. Ja tego nie zrobię, bo tutaj są jakieś problemy z wyciorem. Muszę podszlifować trochę, bo nie chcę potem wejść. Ale wycior to jest ogólnie ten patyk. Koniec. Nasz kałak jest rozłożony. Dziękuję. Na czym polega zdekowanie tej broni? Na zasadach starych. Starego typu. Lufa. Mamy zaspawaną, wsadzony pręt. Mamy tutaj spiłowane opory ryglowe, czyli to, o co zapiera się zamek tymi wystającymi częściami. Tutaj mamy dziury w lufie po boku, albo dobra, nie ściągnę łoże, ale uprzedzam. Inni kałachofile, proszę wyłączyć film w tym momencie. Będą pokazane treści drastyczne. Lufę nam tak skrzywdzili. Jezu, dobra, nie zakładam to łoże, bo naprawdę ja też nie wyrabiam emocjonalnie. Boże, na płacz mi się zbiera. Co oni ci zrobili? Mogłeś strzelać. Zabijać. No, łoże ściągamy w ten sposób, mamy taki wichajster. Odtegowujemy to w tą stronę i ściągamy, tak jakby ktoś nie wiedział. No. Rurę gazową też mi zdekowali, to się normalnie nie dzieje, to tylko jestem takim wyjątkiem. Przefrezowali mi ją, naprawdę nie wiem w jakim celu. Suwadełko bez zmian. Suwadło to nie jest istotna część broni, oczywiście. Zameczek. Nie pamiętam dokładnych specyfikacji, coś było, jakieś ułamki. I jaki ułamek zamka musi być ścięty, zeszlifowany. Na pewno musi być zeszlifowana jakaś tam część trzonu zamka, czyli góry. No i jak widać jest, ścięty, iglica wyciągnięta, pazur wyciągu wyciągnięty, kanał iglicowy, czy tam igliczny zaspawany, jak widzimy jednostronnie tylko, tutaj mamy spaw. I to w sumie tyle, mamy oczywiście nabicie CLKP, numer zgodny, możecie sobie cofnąć do początku filmu, 308080. Sprężyny, nic nam nie zrobili, magazynkiem to oczywiście też nic. Z pokrywą. Oczywiście też nam nic nie zrobili. To jest jeszcze komora nabojowa przewiercona, włożona najprawdopodobniej jakiś pręcik i przyspawana. Tutaj pin, który trzyma lufę, też jest przyspawany tak na stałe. I od spodu, czyli w tym miejscu, jak się zdejmie łoże, też tam są wykonane jakieś spawy. Tutaj lufa też jest przyspawana od dołu, żeby żaden sprytny majster jej nie wyciągnął. Ktoś, kto trochę grzebał już przy broni, szczególnie przy kałachach, nieskromnie powiem, tak jak ja na przykład, to nie jest jakieś mocne zdekowanie, zaufajcie mi. Ale i tak przerobić jest to bardzo ciężko. Tutaj oczywiście złożę tą broń bez wymiany części, po prostu złożę to jak najszybciej. W ogóle muszę się tutaj pochwalić, że jestem takim kałachofilem. Rozkładam go z zamkniętymi oczami w 10 sekund. Z patrzeniem w 6-7 sekund. Przepraszam. Musiałem się pochwalić czasem, tak? Polski demobil musiał się dowartościować. Przepraszam. Naprawdę. Już więcej tego nie zrobię. Obiecuję. Film już trochę trwa. Dziękuję, że zostałeś. To jeszcze nie koniec. Chyba, że zaraz się skończę odpukać, bo mi zabraknie miejsca. Cholera. Nie, kurczę. Pierwszy raz jeszcze mam problem z pokrywą komory zamkowej. Co się dzieje? Zapiszcie to gdzieś. No. Ruska swołocz.
A i tutaj jeszcze mamy bicie CLKP. Tutaj to wam pokazywałem. I to w sumie tyle. Oczywiście kałach nie jest zgodny, nie ma tak pięknie. Chyba, że jest zgodny, bo nie wiem jak się czyta te ruskie numerki, bo zobaczcie. Tutaj mamy numer broni, no nie? 719281. Tutaj mamy 835. Na sprężynie mamy też coś zupełnie innego, nie? Więc nie wiem, czy części pogubili, czy inne takie. W ogóle tutaj jeszcze mamy spawy na lufie. Na szczęście nie widać. To wygląda jak, nazwijmy to, jakieś piny, czy coś. To wygląda w miarę naturalnie. Cały mechanizm da się wyciągnąć. Osobiście rozkładam go na części pierwsze, bo był cały w szmarze. Nie wiem, kto konserwuje broń deko, ale powiem jedno, lecz się, człowieku. AKM-y, w przeciwieństwie do AK, mamy wyposażone w zaczepy magnetowe, czyli w takie dwa główienka i jedno takie główienko z takimi prowadnicami. No i jak to się robi, jak chcemy założyć nasz bagnet? Wyciągamy bagnet z pochwy. Ha, ha, hi, hi, hu, hu. Przykładamy go równo, o, w ten sposób. I po prostu najzwyczajniej go nasuwamy, aż kliknie. Możemy dźgać wroga. Jak chcemy go ściągnąć, musimy bagnet przysunąć do dołu, do oporu, żeby tutaj nie było żadnych luzów, żadnych blokad. Wciskamy do końca przycisk. Bagnet schodzi sam. Ważne jest, aby bagnet dociążyć do dołu, bo inaczej będą problemy z jego ściągnięciem. W ogóle pierwszy raz na odcinku tutaj przetestuję bagnet jugosławiański, czarny. Autentycznie, nigdy w życiu go jeszcze nie zakładałem na tego kałacha. No, ty, co jest? Coś się zepsuło. Jakoś naszedł mi ten bagnet za bardzo. No, bardziej pod kolor jednak, nie? Ty, zepsułem. Jugosłowiańskie gówno, opłacało się popełniać te zbrodnie wojenne. Jak mogliście mi to zrobić? Przepraszam, problemy techniczne z moją bronią. Dobra, nasz kałach zostanie z bagnetem do końca odcinka, bo go chwilowo nie zdejmę. Nie wiem, co wam jeszcze mogę o kałaszku w sumie powiedzieć. O kałachu jako tako wam nic nie mogę jeszcze... Nie no, na pewno mógł coś powiedzieć, ale... Nie no, dużo wam o tym powiem, ale w odcinku historycznym, tak to nazwijmy. Czyli jak ta broń powstała, co i jak, dlaczego, po co. Więc teraz przypnę wam bakelitowy magazynek, żeby zrobić vibe wojny na Ukrainie, której oczywiście nie popieram. Nie, mówię to poważnie, jakby w sensie, kurczę, atak na bezbronny kraj. W sensie nie, że na bezbronny, ale na niewinny kraj, plus zbrodnie wojenne, trochę lipa, także ten. Ale przyznajcie mi, no, wygląda całkiem nieźle, nie? Najbardziej mnie w ogóle boli brak przybornika w tej kolbie, bo te części w ogóle pochodzą z firmy WBP, czyli Wytwórni Broni Popiński. No, czyli robią kałachy w tym momencie. Takie średnie są ich kałachy. Osobiście strzelałem z ich kałachów, wielu kałachów, i do wojskowych się nie umywa. I te części właśnie pochodzą z tego kałacha, bo wiecie, takie na AK-74M stylizowane, tak jak powiedziałem. I wiecie, Popiński trzyma ten styl broni cywilnej, broni sportowej. Dlatego też nie zrobili przybornika, bo wiecie, przybornik to jest w wojskowych, a nie w cywilnych, kurdur. No i trochę uważam, że zepsuli klimat broni. Tak? To jest takie moje zdanie, co nie? I w sumie, wiecie co? To jest taki luźny odcinek, właściwie takie moje podziękowanie za 1000 subskrypcji i pokazanie kałacha. Odcinek bardziej poważny, w którym możecie się już spodziewać broniowej nomenklatury. Wyjdzie za niedługo, także zostańcie, czekajcie, warto. A ja muszę zdemontować ten bagnet, bo przysięgam, naprawdę nie wiem, jak sobie z nim poradzę. Dobrze, widzowie, dziękuję wam, że zostaliście. Miło mi się do was gadało. Trzymajcie się.